Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie to mini poradnik do The Sims 2. Myślę, że bardzo przydatny, choć uprzedzam, że te wszystkie moje porady nie zawsze muszą działać niestety, bo Simsy żyją własnym życiem, różnie z nimi bywa. Czasem nie wiadomo, co jest przyczyną tego, że one akurat postanowiły przestać działać. W każdym razie ja zaprezentuję kilka sposobów, co można zrobić, spróbować zrobić, żeby te Simsy zaczęły działać. Jeśli to komuś pomoże, to super. Jeśli nie, to i tak myślę, że dobrze jest o tym wiedzieć. Może ktoś już zna te sposoby, to też fajnie. A jeśli nie znacie, to cieszę się, że mogę Wam je zaprezentować. W każdym razie przejdźmy do rzeczy. I myślę, że zaczniemy od tego najprostszego, który przeważnie się pojawia wtedy, gdy instalujecie Simsy po raz pierwszy na swoim komputerze. I ten komputer, powiedzmy, jest po prostu taki super wypasiony, że te Simsy nie chcą na nim działać, bo macie na przykład najnowszego Windowsa i jest problem ze zgodnością. Wówczas, moi drodzy, proponuję po prostu wejść sobie prawym przyciskiem myszy w aplikację po prostu z naszymi Simsami i rozwiązać problemy ze zgodnością. Wówczas nasz system wykryje nam sam na jakim Windowsie najlepiej będą nam działać te Simsy. Ja tego teraz nie będę klikać, ponieważ no ja już mam ustawione wszystko, aczkolwiek można to jeszcze zrobić ręcznie za pomocą właściwości. I tutaj mamy taką zakładkę jak zgodność i wówczas możemy sobie tutaj wybrać tryb zgodności i uruchomić ten program w trybie zgodności z. I tutaj mamy do wyborów mnóstwo opcji. Starszych Windowsów oczywiście. Ja akurat aktualnie z tego nie korzystam, ale wiem, że czasami to się bardzo przydaje. I był czas, że musiałam to właśnie robić. Nie wiem dlaczego tak było, że czasem właśnie te Simsy działają normalnie, a czasem coś im odwala i potrzebują właśnie takiego uruchomienia w trybie zgodności. Dlatego możecie tutaj wybrać, popróbować sobie. I zawsze jest to opcja, że Wam to pomoże. To był pierwszy taki przykład, co można zrobić. Drugim będzie, moi drodzy, po prostu usunięcie plików z folderu EA Games The Sims 2 Ultimate Collection, który znajdziecie na pewno w swoich dokumentach po utworzeniu się gry. I to ten problem jest u mnie dość częsty w takim znaczeniu, że po prostu jak gram jakiś czas w Simsy i one działają bezproblemowo, gram, powiedzmy, nie wiem, nawet to może być kilka miesięcy, rok albo nie wiadomo ile i cały czas te Simsy działają mi dobrze, wszystko jest ok, włączają się, aż przychodzi nagle taki dzień, że włączam Simsy i one po prostu się nie włączają. Nic nie działa. Pojawia się wtedy, właściwie nic się nie pojawia. Niby system zaczyna uruchamiać te Simsy, ale to się potem nagle jakby resetuje i nie dzieje się nic. Simsy kompletnie się nie włączają. Myślę, że ktoś na pewno miał już taki przypadek. I odkryłam, że wówczas wystarczy po prostu usunąć te dwa pliki z folderu. Nawet to mogę zrobić, ponieważ nie wiem, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, za co one odpowiadają i dlaczego to one się tak psują. W każdym razie, jak je usuniecie, Simsy na, kurde, 80% włączą Wam się bezproblemowo. I nie wiem, o co w tym chodzi, ale po prostu tak jest. I wiele razy właśnie to było powodem tego, że po prostu gra kompletnie mi się nie chciała włączyć. Nie pomagał jej restart, w sensie reinstalacja, ani naprawa w Originie, do czego też zaraz przejdziemy swoją drogą. Ale nie pomagało to dlatego, ponieważ te dwa pliki były wadliwe. A jeśli reinstalujecie grę z Simsami i nie usuniecie tego folderu, to te pliki zostają. Tak samo jeśli naprawiacie grę, te pliki też tutaj zostają, więc po prostu polecam je sobie usunąć. Nawet tak profilaktycznie, raz na jakiś czas, ponieważ myślę, że to
w jakiś sposób pomaga tej grze, chociaż nie mam pojęcia w jakim. W każdym razie z własnego doświadczenia wam mówię, że to po prostu działa. Oczywiście to też, jak mówię, zależy to od tego, jaki problem ma ta wasza gra, a tego nigdy nie wiemy na 100%, więc musimy próbować wszystkich opcji. W każdym razie to była druga z opcji, która jest bardzo częstym u mnie przypadkiem. No i kolejne to już na pewno znacie. Po prostu należy wejść do Origina, znaleźć swoją grę, kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy i pierwsze co robimy, zanim zaczniemy w ogóle ją reinstalować, naprawiamy. Po prostu sobie naprawiamy grę. To mi się sprawdzało natomiast, podczas gdy czyściłam komputer i usuwały mi się niektóre pliki z aktualizacji gry właśnie. I wtedy gra również nie chciała mi się uruchamiać. Tak, ja czyszczę rejestr cleanerem i podczas takiego czyszczenia cleanerem właśnie, tutaj macie różne opcje i ja mam akurat go po polsku, wy możecie mieć po angielsku, w każdym razie chodzi o ścieżki dostępu do programów. Jeśli macie tą opcję również zaznaczoną i ją wyczyścicie, to ona usuwa właśnie niektóre pliki z aktualizacji gry Simsów, przez co te Simsy czasem również nie chcą nam się włączać. I wówczas najlepiej jest właśnie naprawić sobie grę w Origin, ponieważ ona przywróci te pliki, a jednocześnie nie musicie usuwać tej gry i od nowa jej instalować, więc to jest bardzo przydatne, bo to jest o wiele szybszy proces i po prostu macie mniej roboty przy tym. No i oczywiście nie ostatnim, bo jeszcze mam jeden sposób, bardzo drastyczny, ale jednak też czasem pomaga. No i mamy tutaj deinstalację, no to jest oczywiście taki już sposób desperacki, że tak powiem, jak już nic nie działa, no to musicie po prostu sobie tą grę przeinstalować, czyli usunąć ją z komputera i zainstalować jeszcze raz. Wtedy polecam wam sobie przekopiować wasze pliki z moich dokumentów, te ważniejsze oczywiście, takie jak savey, które znajdziecie w Neighbors, tak, Neighborhoods, tutaj macie savey, w Downloads macie mody i myślę, że to są dwa najważniejsze pliki, które musicie skopiować przed reinstalacją gry. A wówczas proponuję potem cały folder z tej EA Games wywalić, żeby wam się stworzył na nowo, bo to zawsze jest takie odświeżenie. A potem po prostu te dwa pliki wrzucić tu z powrotem, żeby mieć z powrotem swoje savey i mody. No, a propos modów, to jest jedna opcja jeszcze drastyczna, tak jak mówiłam, gdy Simsy wam nie chcą działać. To jest duża szansa, że to jest wina modów. Niestety, ale tak się dzieje. Szczególnie gdy wyskakuje wam ten znany problem, aplikacja przestała działać, bo została zakłócona, czy coś takiego. To niestety, ale jest nawet, powiedziałabym, 80% szans na to, że to przez mody. Więc macie dwa wyjścia, albo wejdziecie w mody i będziecie sprawdzać, który mod psuje wam grę. Od razu mówię, że ten słynny program do teoretycznie wykrywania wadliwych modów The Sims 2, czyli Sims 2 Pack Installer, on wam nie pomoże, ponieważ on nie jest w stanie tego zrobić, nawet jeśli wam podkreśli na czerwono 50 modów i wy je usuniecie, to wam nie gwarantuje, że wam to pomoże. Wiem to z własnego doświadczenia, więc albo macie wybór, żeby ręcznie sprawdzać. Ja tak kiedyś robiłam. Sprawdzałam po prostu ręcznie, bo jak widzicie, mam tutaj wszystko posegregowane folderami. I mój sposób na to sprawdzenie był taki, że po prostu wyciągałam folder, włączałam grę, sprawdzałam, jak działa. Jeśli dalej mnie wywalało, to wiedziałam, że to nie jest wina tego folderu z modami, który tam miałam. Więc potem wychodziłam, wrzucałam z powrotem ten folder, wyrzucałam następny folder, znowu włączałam grę i znowu sprawdzałam. Jeśli wtedy widziałam, że gra już działa dobrze, to wiedziałam, że w tym folderze znajduje się jakiś mod. Tutaj akurat mam jeden mod, ale zwykle mam ich o wiele więcej. I wiedziałam, że w tym folderze znajduje się jakiś mod, który psuje mi grę.
I wówczas natomiast, w zależności od tego, ile miałam tutaj modów, sprawdzałam te mody. To jest bardzo żmudna praca, więc to trzeba mieć naprawdę cierpliwość do tego i taką wewnętrzną siłę, żeby w ogóle chciało się to robić, no. No ale jeśli wam się nie chce, a przypuszczam, że w większości się nie chce, no to po prostu, moi drodzy, pieprzyć te mody. Wywalamy cały folder Donlands i tyle. Chyba, że macie pewność, że jakiś mod na pewno wam nie psuje gry. Przypuszczam, że no... CEP na pewno, pliki z CEPa na pewno nie psują wam gry. To też wam nie powinno psuć gry, to jest taka aplikacja do ustawienia sobie takiego cheatu. Na przykład ja korzystam z tego, żeby mieć mebel na ukos, ale to już inna sprawa. Jeśli macie jakieś pewne mody, to oczywiście możecie je zostawić, ale ja proponuję właśnie w ostateczności jednak zrezygnować z tych modów i ewentualnie pościągnąć sobie od nowa, ale właśnie pamiętając o tym, żeby sobie segregować te mody i nie zaśmiecać za bardzo tego folderu, no bo jednak te Simsy lubią szwankować. No i to byłoby w sumie tyle z moich takich małych rad. Tyle, co wiem z własnego doświadczenia i to, co mi zwykle pomagało. Wiem, że to są dla niektórych oczywiste rzeczy, ale wiem też, że ciągle pojawiają się jakieś problemy na grupach o Simsach, tak miałam powiedzieć. Ciągle ktoś pyta, co zrobić, bo mu się gra nie chce włączyć, coś, że mu się wyłącza, albo w ogóle nie działa. I pomyślałam, że taki poradnik mimo wszystko się przyda, nawet jeśli większość z was już to wszystko wie. No dobrze, więc to by było na tyle, moi drodzy, z mojej strony. Mam nadzieję, że mimo wszystko dotrwaliście do końca i komuś pomogłam. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa!